To jest właśnie kolejka na granicę. Mamy jakieś 15 km do przejścia i wyczuwając, co nas czeka, dlatego tak wcześnie żeśmy wyjechali. Niestety policja nam nie pomoże i musimy stać, tak jak wszyscy. Patrzył, że mam dużo znaczków. Kasiu, czekaj, bo patrzył, że mam dużo znaczków. Zaczniemy z innej rury. Jest pierwszy za nimi. Na parking nas dadzą i stamtąd nas puszczą. Ale nie cała grupa, tylko startuje grupowy z dwoma, z trzema i śmigamy między samochodami. Dołączacie tam do nas. Jako pierwsza grupa za nami pojedzie, Paweł, twoja grupa, ponieważ tam mamy dwóch zesłańców i musimy zobaczyć, jaka ich będzie reakcja. Dobrze? Następnie czerwona, granatowa, tak jak mamy ustaloną kolejność. Kierowcy wchodzą do mnie. Dobra, my za pomarańczowym. Tak. Słuchajcie, wyjedziecie tu i ustawicie się tak na, żeby nikomu nie przeszkadzać pyskiem w tamtą stronę i puszczą was po jednym do przodu. I, a nas za wami puszczą, po troszeczkę, nie? To ubezpieczenie kupujemy tu czy tam? Tam, tam. Także teraz najważniejsze przejść granicę, także spokojnie do granicy dojechać i tak dalej. No właśnie. Jesteś pewien? Co to? Energetyczna guma do żółta. Dawaj! Dawaj dwie! Dawaj dwie i idziemy. Tutaj wyjedzie kawałeczek, tak. I następny rusza. Jak będziemy wyjeżdżać za często, to powiedzmy policzek. Trójkami sobie po prostu jechać. Wyjeżdża pierwsza grupa, Darek tu z Kasia, potem grupa jedzie uciekinierów, potem jedzie czerwona, granatowa i my jedziemy. I zostający grupa. Nie jedziemy wszyscy od razu całą grupą, lecę pierwszy. Z dwójką przykładowo, za dwie minuty tam wylatuje następna dwójka. Musimy się przebijać między samochodami. I jedziemy do końca. Przejeżdżamy granicę, musimy wykupić sobie ubezpieczenie. No i wtedy ubezpieczenie. Ale mieć czy załatwić? Kupić, wykupić musimy. Na granicę, tu gdzie? Pawat. Auto i insurance z Polska. No można by. Zielona karta nie wyjdzie. Ale ubezpieczenie? Tak, musimy. Na Gruzję? Tak. A i zielona karta? To jest zielona karta nie obowiązuje. Aha, jeszcze coś dodatkowego. Dobra, to wszystko, czekamy jak tutaj powrót. Ale mamy? Pierwszy jadą bucy. Pytałem ubezpieczyciela, to mówię, że ja to słuchaj, ale za co mamy? Ale Marek, po czym ty, dobra, już nie kombinuj, bo ja żeśmy wjeżdżali na Hercegowinę, teraz na Albanię, to tak samo, zatrzymali nas i trzeba obowiązkowo wykupić. Nie dyskutuj, no. Zarach, może zielona karta, bo wymienimy na razie.
dam ci grubszy. Cało. Co? Nie będzie widać to. Chciałbym... Rysuj, wystarczy. Kiedy u zarania dziejów Bóg stworzył świat i zebrał w jednym miejscu wszystkie narody, powiedział, że sprawiedliwie podzieli ziemię i każdy naród otrzyma swój skrawek planety. Kartlowie, czyli Gruzini, nie są narodem awanturników, nie przepadają za ostrą rywalizacją. Więc gdy zobaczyli długą kolejkę ciągnącą się aż po horyzont, postanowili usiąść w cieniu drzew. Wznosić toasty, radośnie śpiewać, tańczyć i oddać się ucztowaniu. Spędzając czas na sielskiej zabawie, kartlowie zapomnieli o podziale ziemi. Wtedy Bóg usłyszał odgłosy wesołych pieśni i słowa kwiecistych toastów, dobiegające spod drzewa. Stwórcy zrobiło się żal tych pogodnych, uśmiechniętych ludzi, gdyż rozdał już wszystkie ziemie, a dla nich nie pozostało nic. Jednak nagle twarz Boga radośnie zajaśniała. Przywołał do siebie kartlów i powiedział: kiedy inni tłoczyli się i sprzeczali między sobą, wy staliście z boku. Kiedy inne narody łokciami walczyły o dogodne miejsce w kolejce, wy zachowaliście pogodny nastrój i oddaliście się ucztowaniu. W
Wprawdzie podzieliłem już całą planetę pomiędzy inne narody, ale pozostał mi jeszcze najpiękniejszy zakątek. Kipiący zielenią, pełen żyznych pól i malowniczych gór, w których żyje mnóstwo łownej zwierzyny. Jest to istny raj na ziemi, dlatego postanowiłem zatrzymać go dla siebie, abym miał gdzie odpoczywać. Nie chcę, aby wasze radosne twarze zalały się łzami sierot, które wiecznie błąkają się po świecie w poszukiwaniu miejsca do życia. Postanowiłem więc, że ten rajski zakątek stanie się waszym domem. Żyjcie w nim tak szczęśliwie i wesoło, jak pokazaliście teraz. Odtąd ziemia ta będzie nazywana Sakartvelo, czyli ziemia kartlów. Rajd już wyjechał z Rosji, właśnie wjechaliśmy do Gruzji, szczęśliwie przekroczyliśmy granicę, powoli wszyscy kupują ubezpieczenia, wymieniają pieniążki. Dzisiaj jedziemy do Tbilisi przez góry Kaukazu. Mam nadzieję, że będzie piękna malownicza trasa i wszystkim się będzie podobać. Zielona karta nie obejmuje Gruzji, więc trzeba na miejscu wykupić ubezpieczenie na motocykl minimum na 15 dni. To jest koszt 20 larów, także nie jest to nic wielkiego, a jesteśmy zawsze bezpieczni. Odprawili nas bardzo fajnie, nie było jakichś większych problemów, tylko duża kolejka, postaliśmy kilka godzin, ale Gruzini bardzo są mili, Rosjanie też zresztą grzecznie nas odprawili. Jedziemy dalej. Gruzińska droga wojenna. Gruzja to niewielki kraj położony na Kaukazie Południowym, w zachodniej części lądowego przesmyku łączącego Europę z Azją, pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim. Zajmuje powierzchnię około 70 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli niespełna 1/4 obszaru Polski. Gruzińska droga wojenna. Pod złowrogą nazwą kryje się malownicza trasa biegnąca w poprzek Wielkiego Kaukazu. Popularnie zwana drogą wojenną, stanowi główną trasę łączącą Kaukaz Południowy z regionem Północnego Kaukazu. Rozciąga się na długości 208 km pomiędzy Tbilisi i Władykaukazem. Już w starożytności szlak ten odgrywał znaczącą rolę w wojskowości i handlu. W czasach gruzińskiej monarchii wzdłuż drogi wojennej wzniesiono wiele fortyfikacji i wież strażniczy. Współczesna nazwa Gruzińska Droga Wojenna pochodzi z XIX wieku. Wówczas po zajęciu wschodniej Gruzji w 1801 roku Rosjanie zmodernizowali szlak, który odtąd często służył im do szybkiego przerzucania wojsk.
chce, może rozstawić namiot, ale jako, jak tego, jak pokój, czy korytarz, czy sala, to tego. Następny, no tak, no ale to jest, to nikt nikomu nie zabroni, nie ma najmniejszego problemu, tylko poproszę mi powiedzieć, kto będzie spał w namiocie i wszystko, tak? Czyli Adam będzie spał, Adam namiot, czyli piszę pałacki. Czy ktoś jest jeszcze ekstrawagancki? Czyli tak, pałacki Adam. Oczywiście. Ja też. Adam, Irek, tak? Irek. Irek, działamy. To się nie zaczyna. Niestety. Wino jest własnej roboty, robione przez Józefa, męża Sofii i biskupa. Także receptura własna tego. To jest od nich prezent i jak ktoś będzie chciał więcej, no to wtedy już będziemy musieli dokupywać. Natomiast i ewentualnie, że tak powiem, jak będzie ktoś chciał zebrać ze sobą też. Oni też robią miejscowy samolot, szacze też robią, ale to no póki co to jest informacja. A ten, a chodzi o to, żebyście wiedzieli, że to, że niestety macie na to zgodę, żeby się tego dać. To jest moja pierwsza koleżanka, pani Nana. Nana Dejda, USA. Ja начала początku pracować, to pani Nana była ze mną w mieście. Razem początku. Mój ojca. Zobaczmy tego. Pobłogosław panie nas, tych, te dary, tych, którzy je przygotowali i naucz nas. Przez Jezusa Pana naszego. Amen. Smacznego. Wspaniałe. Po tylu dniach. Bardzo. Po tylu dniach, tylko nie wiem, czy taką ilość w ogóle jadła mamy, czy my jutro idziemy do siebie po co? Nie cmentarze. Zasłużyliśmy tyle dni, to. Prost. Doceniamy naprawdę to, co mamy w tym momencie. Doceniamy to, co mamy. Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo to jest to wszystko duchowe. Jesteśmy tak zmęczeni, jesteśmy tak opuszczeni, że już nie brak mi słów. Nie spodziewałam się takiego przyjęcia, ale oni są cudowni się ludzie. Są wspaniali. Nie ma za co. Dla was. Jeżeli ktoś ma coś do wyprania, to zbierzcie te wszystkie rzeczy tu na dole i Sofia je weźmie do prania i potem odda albo nie odda. Ale weźcie. A mnie nie ma. Ona niestety mówi, że odda wszystkie. Nie chcę nic. Słuchaj, nie chcę nic. No co zrobić? To jest mistrzostwo świata. To jest przyjęcie, to jest, nie wiem, wieczerza biblijna, to jest wesele. Ja już nie wiem. Przyjęci jesteśmy naprawdę jak królowie.